Hej, 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 witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Net z Zielonego Pudełka. Tak, jak widzicie, jak zwykle wstaje nieswoja. Ja nie wiem, czy ta kobieta kiedyś wstanie zadowolona z życia. W nocy musiała w ogóle wstać i się najeść, bo była strasznie głodna, także tu jakieś resztki jej zostały. Dzisiaj jest niedziela, o ile pamiętam, więc ruszymy na podbój świata. Tak, spróbujemy kogoś poznać. Się trochę rozerwać, bo zobaczcie, przecież jej humor mnie doprowadza do szału. Tutaj brakuje nam oczywiście jednego poziomu złośliwości, ale to może znajdziemy kogoś, kogo nie lubi po drodze. I się na nim wyżyjemy trochę. Podnieś się na duchu. Możesz się podnieść. W sumie czemu nie? Pobudzona. Znowu wycieraj w szale. Pokażę, jak to wygląda. Yo, yo. Dobra. Jest piękna pogoda. Ogólnie. Jak zwykle w Simsach. Gdzie moglibyśmy iść? Tak, wprowadziłam kogoś tutaj. Bo pewnie za chwilę zobaczycie właśnie tu. Ale nie zobaczycie, kto to jest. Póki co, może znajdziemy tą osobę po drodze. To ma być nasz ukochany. Co z tego wyjdzie, to się okaże. Z tego, co pamiętam, jest młodszy od nas. Dobra, idź tu do parku tym razem. Ostatnio byliśmy w naszym tym... Nie pamiętam jeszcze, jak te miejsca się nazywają, te miejscówki w Simsach. Miałam zobaczyć, ile dni dorosłości jej zostało. Wielokątowanie renderów. I tak, dotarła na miejsce. Ile ci dni do dorosłości masz? 19. Trochę mało. Ale ogólnie jesteśmy w parku. Co moglibyśmy tu porobić? Zabawa. Zabawa. Możesz coś z fontanną, nie da się nic zrobić. Możesz tu pograć w szachy. Dołącz do gry. Będziesz mogła przy okazji porozmawiać, nie? Jest, rośnie zabawa. A z kim tu dyskutujemy? Z panią Martą Pawlacz. Popraw humor. Przyjazne, ale się ludzie zeszli, ja nie wiem. Poznaj ją. Smakoszka, o proszę. Udawaj, że cię uderzono. No to poznaj tą panią teraz. Ojej, któż to do nas dołączył? Pan Sebastian Wiaderko. Zabawa ci wzrasta, bardzo mnie to cieszy. Rób przysiady. Rób. Rusz tą swój pośladek. No i już nie zrobi przysiadów. Rozbawiona. Zachowuj się złośliwie. Jest tu ktoś, kogo nie lubimy? Pani Jolanta Jesz. O, Genovefa! Tak, nasza ulubienica z poprzedniego odcinka. Złośliwie. Twierdź, że jesteś mistrzyni zbrodni. Proszę cię bardzo, bądź złośliwa. Już zaliczone. Dobra. Poznać kogoś nowego, grać na instrumencie. Pani Jolanty chyba jeszcze nie znasz. Więc możesz się z nią poznać. Rzucić komuś szalone spojrzenie.
Proszę bardzo. Nabijemy sobie trochę tych punktów, bo nawet nie wiem, co zdanie można kupić. To bardzo. Jakie oczyska. Okej. Okay. Jeszcze coś? Czyli ktoś nowy to się nie zaliczyło. Dobra, chciałabym też zerknąć, czy tu mamy jakieś ciekawe kamyczki do pozbierania. Mamy żabę. O, a możemy rozmnożyć te nasze tu, nie? Rozmnóż żabę z wirującym żabą bakłażanem. Okej. Okay. Nie wyszło. Za stówę. Ale w ten sposób do majątku dojdziemy. Wiem, że jesteś głodna, więc trochę sobie tu pozbierasz, moja droga. Jak coś ci się uda jeszcze znaleźć. I potem może zrobisz jakiegoś grilla. Cycuś. To jest moja postać. Tylko nie wiem, jakim cudem, skoro... no nie wsadzi, ona jest tylko z biblioteki. Tak. To jest Alex w wersji Simsów 4. W sumie możemy się z nią zaprzyjaźnić. To nie ona została wprowadzona do tej nowej miejscówki. Nie. Alex zrobiła hamburgery, więc możemy też od razu zjeść porcję. Niech jej nie będzie przykro. A potem przekopiesz kamyczek. Nie spodziewałam się, że Sim z biblioteki może się tu wprowadzić. To ciekawe. No, poznaliśmy kogoś nowego. Pisz dowcipy. No coś nie w susie jest, poszła se z drugiej strony. A, chyba że po to, żeby nas lepiej widzieć. Dokuczaj figlarnie. Nie. Może coś przyjaznego. Poznaj. Zapytaj, jak minął dzień. Co byś tu chciała? Rozmawiać o dobrym jedzeniu. O technikach fitnessu, o gotowaniu. Rozmawiaj o dobrym jedzeniu. Proszę cię bardzo, moja droga. Skoro masz taką potrzebę. Powoli będziemy kończyć tą rozmowę tu. Więc potem się z nią pożegnaj. Wdesz się biodrami. Tak jak z tą, z Bellą. Coś z tym twoim jedzeniem to kiepsko widzę. W trakcie rozmowy za dużo gadasz. Ile można jeść jednego hamburgera? Powiedzcie mi to. To przecież McDonald'y byłyby wiecznie pełne. Chociaż i tak są. Zadzwoń do kogoś. Możesz zadzwonić do Belli na przykład. Mikołaj Kowal. Do Belli zadzwoń. Co ty i Alicja stajecie się przyjaciółmi? A tu co mamy? Obejmij kogoś. Przecież sobie poszli. I nie, to wygląda z tej odległości tak w ogóle. Dobra, spróbujemy tu znaleźć jeszcze jakiś kamyczek. A nie wiem, czy zauważyliście, że nadal nie było ani jednego ducha. Nie wiem, czy to dlatego, że
syf tam ktoś zrobił, że jeżeli, że save jest sprzed aktualizacji i one się pojawiają tylko w nowych save'ach, ale nie mieliśmy okazji jeszcze ducha spotkać. To jest takie niesprawiedliwe. To mnie pali woda. No proszę. Kto to? Bo to chyba nie jest Alex. Nie. Weronika ma liniak. Tak. Chyba tak. Szukam jeszcze tutaj kamyczków, czy nie mamy. Gdzieś. Żaba tygrysia. No proszę. Jakie skarby. No tu jest jeszcze jedna żaba. Coś kamieni nie widzę za bardzo. Ale skoro już tu jesteśmy, w tych okolicach, to moglibyśmy się przejść dalej. Ale dobra, to może żaby nie bierz, bo będziesz musiała się wracać dookoła. I pójdziemy do tego drzewa magicznego. Póki jej humor dopisuje jeszcze. Drzewo magiczne jest tu. Chyba. Czy tu? Tu. Pójdźmy w tą stronę. Czytywanie jak zwykle. I ostrzenie kosy kosiarza. Okej, dotarliśmy tu. Idziemy. Droga otwarta. Wybierz się na leśną polanę. Patrzcie, jak się ciemno w ogóle zrobiło już niby. I znowu będzie ekran wczytywania. No nie. Nasz ulubiony. Tak, podróżuj. No cóż nam innego zostało? Strzyżenie lam. Chciałabym coś złowić. Tu, o, proszę, idź na ryby. Idź na ryby. Fajna ta okolica tu jest. Szkoda, że tych wróżek się z nimi nic nie da zrobić. Jak tu bajecznie. Wszystko świeci. Ale też nie ma tutaj z roślin nic nietypowego. Tu się skrywa skarb. Ha, ha, ha. Nie wiem, czy już mieliście okazję zobaczyć kiedyś. Tak, kolejna żaba tygrysia. Tak dużo tych żab nam się tu porobiło. Wow, alabaster dostaliśmy. Słoneczna, surfująca żaba liściasta, wirująca żaba kwiatowa, wirująca żaba bakłażan, to tą jedną też możemy sprzedać. Żaba lamparcia, sędkowana, tygrysia. Masakra, ile tego tu jest. Ja nie upieram, ale mogłabyś coś złowić. Za małe umiejętności, ale już prawie, wiecie, punkt zdobyła, no nie? O, no właśnie. Tetra. To złów teraz. A nie, jeszcze nie możesz na przynętę łowić. Jeszcze za niski poziom. Uuu, już higiena spadła.
strong. Gdzież tu mamy? Zamieść na ścianie. Nie. Zbyt pospolite rybki. I te oczy w krzakach, których nie widać w choince. O. Drugiego pstrąga żeśmy złapali. Trzeciego. Co jeszcze może tam być? A no ciekawe. Chciałabym, żeby chociaż zdobyła trzeci poziom. Byłoby sympatycznie. W ogóle jak tam nasze umiejętności? Charyzma, gotowanie, logika, majsterkowanie, ogrodnictwo, umiejętności komediowe, wędkarstwo, drugi poziom. Złośliwość mamy trzeci, 53%. Spróbujemy przeczytać może tą trzecią książkę. Czy wtedy nam się poziom podniesie, czy też nie. Dobra. Wędkuj na przynętę. Może jeszcze na przynętę. Niech będzie na pstrąga. Złowisz coś ciekawego? Uż, toaletę musisz iść. Jabłko nawet złowiła. Kolejny pstrąg. O nie! Wow! Ryba tęczowa. Dobra, moja droga, kończ to i wracaj do domu. Nie, jeszcze nie udało mi się nigdy ryby tęczowej złowić. Wisimy sobie trofeum na ścianie. Tam oczywiście jakieś żaby kolejne nieodkryte. A może i odkryte. Kto to wie, co tam się wcześniej działo. Teraz znowu będziemy musieli ją do stanu używalności doprowadzić. Sekwencjonowanie genomów. Momentami jest wszystko ok, a momentami tak długo się wczytuje. Toaleta, moja droga. Skorzystaj. Sikaj, jak? Po mistrzowsku. Nie krępuj się, sikaj po mistrzowsku. Weź szybki prysznic. Weź pocztę. Chciałabym, żebyś tu jeszcze zadzwoniła. Dowiedziała się, co z tym. Czy już wiemy? Dzwonić do rady. Otworzyć to. Zamieść na ścianie. Gdzie, bo cosik mnie to. Tu mamy te. Ja myślałam, że już jakieś. Że wcześniej już jakieś mieliśmy te. Rybki powieszane gdzieś. Ale widocznie mi się przewidziało. Więc sobie w tym naszym pokoju tutaj o powiesimy. Więc możemy się jej przyjrzeć przy okazji. Fajne, jakie ma płetwy w ogóle. Mega. Wystrój wzmagający pewność siebie. Super. Skamieniałość mieliśmy sprzedać. Te balony w sumie też moglibyśmy sprzedać. Tak się nie da. Dobra, to w nocy. Ktoś przyjechał? Nie do nas. Nadia, co miałaś w skrzynce? Oksypin. Oksypinu chyba jeszcze nie mamy. No i czego się tam dowiesz o tym alabastrze? Alabaster składa się głównie z selium, ale zawiera także niewielką ilość alcynetu.
Selium. Selium chyba mamy już, no nie? To jakieś popularne jest. Alcynet, Gublek, Pozon, Selium. Dobra, czyli możemy sobie zostawić. A to tu nam weszło oksypin. Czyli możemy alabaster sobie postawić. A, on się tak nie chce tu postawić. Trzeba nam druga szafka. Chyba. Możemy spróbować ewentualnie drugą szafkę z tej strony. Nie da rady. O, nie wiem. Gdzieś tu? Niech stoi, to przy okazji te balony sprzedamy. Okej. I ty w sumie mogłabyś iść spać już, bo jesteś padnięta. Wow. Świetnie wygląda. Teraz się położę i jeszcze laleczkę zobaczymy, czy mamy taką. Co my tu mamy za lalkę? DJ Candy. To chyba jest ten. Tak. I że też możemy sprzedać. Dobra. Aleks śpi. Ja robię przerwę i widzę się z wami, jak wstanie. No i witajcie ponownie. Nadia wstaje. Jak zwykle nieswoja. Ja nie wiem, ale to taka jakaś nasza tradycja. W ogóle ciasto się popsuło. Wszystko śmierdzi. Talerzy od groma. Fuj, fuj, fuj. Szafka brudna. Gdzieś jeszcze jakiś talerz widziałam porzucony. Nie wiem gdzie, już nie pamiętam. No masakra ogólna, sprzątnij to później. A, chciałam, żeby spróbowała przeczytać złośliwość na trzecim poziomie. Śmierdzisz? No to umyjesz się później, bo będziesz śmierdziała jeszcze bardziej. Dzisiaj ma wolne, no nie? Dobrze szłam, dobrze. Tak, jasne, że to masz zostawić. Po co? Czekam, kiedy przyjdą rachunki i nas zaszokują. Czytaj, czytaj. Gdzie my to mamy? Złośliwość. Poziom 53. Ona niczego się nie uczy z tego. Nie wiem, dlaczego tak jest. Lalka wodu. Czekajcie, na telefonie. Zrób psikusa przez telefon. Zrób Marcinowi. Okej. Okay. Skoro ona to czyta i to nie ma sensu, no to nie ma co się dalej bawić. Do twojego domu idzie dostawa stula. Nie pamiętam składania takiego zamówienia. To chyba jakieś nieporozumienie. No i jak? Nie podrosło nam. Okej. Okay. Schowaj do wyposażenia, studiuj. Włącz aurę emocjonalną. Idź się umyj, dziewczyno. Weź prysznic, skoro masz taką potrzebę. Twój ogródek normalnie zbierz cały plon. Podlej i odchwaszczaj i Bella idzie. Zanim to zrobisz, to się z nią przywitaj. Tak, możesz ją zaprosić do środka. Nie, żadne nasiona. Bierz cały plon, podlej i odchwaszczaj. No już tego prysznica wystarczy. Jeszcze nago spod prysznica wyszła. Nie mam pytań. Nie miałaś najpierw ją przywitać.
Chyba powinniśmy zadbać trochę o figurę, nie uważacie? Nasze kwiatuszki. Jakoś normalne. Jak takie zaniedbane, to tu nigdy nie będzie lepiej. Wyproś, wyproś. Nie. Nie chcemy wypraszać, chcemy ożywioną rozmowę przeprowadzić. Szczęśliwa, no proszę. Zapytaj, jak nie swoja. Tak, teraz do toalety znowu. Bo w ogóle popsuła prysznic. Co za baba. Narzekaj na problemy. Potem obejmij, jak już wyjdziesz z kibla. I możesz zająć się jeszcze tą częścią ogródka. Podejdź tutaj. W ogóle śmierdzą. Wyrzuć obumarłą roślinę. Zbierz cały plon. Pogodna. Już? Nie wyrzucaj śmieci, no co ty? To później. Ewentualnie. Nawet tu Bella dla ciebie zrobi, widzisz? Nie podchodź. Czekajcie, bo ja nie umiem w to wycelować. Odchwaszczaj i podlej. O. Mieliśmy cebulę. Możemy tu jedną dosadzić. Resztę wysprzedać. Za dużo to niezdrowo. Żaba surfująca liściasta. Nie. Chciałabym żabę kwiatową. Kwiatowa. Rozmnóż ją z żabą tygrysią. I co mamy? Drugą żabę tygrysią. Okej. Podlewasz. Zakopuję cebulkę. Możesz ją podlać? Podlej. O matko, jaki syf w kiblu. Nie może być. Idź to naprawić w tej chwili. Przynajmniej ci się też majsterkowanie trochę podniesie. Łopaci trzeba w domu. I sprzątnij to. A nie interesuje mnie, że zabawa ci spada. A tak w ogóle, czekajcie, ja nas tam robi powoli, a my tu mamy tak, skupienie, skupienie, kolejne skupienie,
tu też. I tak możemy w całą aurę włączyć. Ciekawa jestem, czy jak to będzie wyglądało, jak ona tu wejdzie. A tu mamy pobudzenie. A tu? Też pobudzenie. Naprawiaj, naprawiaj. Bardzo mnie to cieszy. Lepiej, prawda? Jasne, że tak. Rozchlap. Tak, zrobiła jeszcze większą kałużę. Sprzątaj, sprzątaj wszystko. Nie mamy poczty do wysłania. W sumie nie chce jej się spać, ale jest pół do pierwszej. I niebawem pewnie znowu będzie musiała iść do pracy. Tu już nie ma żadnych simów w ogóle. Ale może się jeszcze przejść po okolicy i coś wyłapać. O. Tu mamy, nie, roślin nie chcemy. Jakby tu zeszła na tą stronę, to tu mamy jakąś skałę, proszę bardzo. Przejdziemy się po kolei. Tu jest roślina. Tu można ryby łowić. Tu jest znowu skała, o. Tu jest ogród. Z ogrodu nie chcemy. Tu jest koniec planszy. Czy możemy się kiwnąć na drugą stronę? O, właśnie. O, jeszcze jeden kamyczek. Znowu roślinka, o, tu rybkę. Żabkę, nie rybkę. Jeszcze jeden kamyczek. I tu jeszcze jeden kamyczek. Ślicznie. Tak. Teraz możemy jej potowarzyszyć jak pokopie. Dobrze, że chociaż te obraciuchy założyła. Kopałam mapę skarbów. O! Jak to? Faktycznie. Stary, podniszczony zwój papierów, tajemniczymi znakami zamazanymi brudem. Być może dobrym pomysłem będzie umieszczenie go w wyposażeniu twojego sima, zanim zacznie kopać. Wow, w ogóle mamy gagat i rubin. Czekajcie, przy... w poszukiwaniu skarbu. A tu co? Hematyt. I co? Wykopałaś kapsułę. A tu mamy surfującą żabę ziemną. Żaba ziemna z żabą liściastą daje kolejną żabę ziemną. Otwórz kapsułę. Dobor. Dobrze, wróć do domu. Sprawdzimy jeszcze kamyczki. Już jest trzecia. O nie! Patrzcie, jakbyś to mogła pominąć. Ha, 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 ha. O ja niedobra. Teraz wróć do domu. Kolejna kapsuła. I co? Obtainium. Wróć do domu tak blisko. Dobra, Olgabi. Teraz tak. Zadzwoń do rady. Tutaj też zadzwoń do rady. I tu. A my w tym czasie sprawdzimy posążki.
Dobora nie masz, to jest jakiś ten robocik i tego pana też nie masz. Super. Ptanium składa się głównie z alcynetu, chociaż ma także sporą domieszkę gubleku. Czyli alcynet i gublek. Ja tu na bieżąco będę sprawdzać. Alcynet chyba mamy. Alcynet i gublek. Czyli zostaje nam metal sam w sobie. Metal wygląda nieciekawie. Hematyt składa się w całości z wilkum. Wilkumu chyba nie mamy. Więc hematyt idzie do przetopienia. Długie te rozmowy, no nie? Gagat składa się głównie z wilkum, z niewielką domieszką równych ilości platinium i plumbobosu. Wow, plumbobosu. Musimy też przetopić, bo może się trafi. I rubin co? Co daje nam rubin? I rubin... To niemal w całości cydrolin, ale ma w sobie śladowe peryllium. Cydrolin. Mamy peryllium? Chyba nie mamy. No to go też wyślijmy. Dobrze, i ty idziesz spać, moja droga. Już czas na ciebie. Potem też miałaś wysłać. No nieważne. Za chwilę będzie wstawać, bo będzie głodna. Dobra, to ja robię pauzę i poczekamy, aż będzie gotowa do działania. Okej. Nadia już znowu trochę się sobą zajmie, coś zje i czegoś się tam napije. Surfujące żeby liść ciasta. Nie, chcemy tą żabę kwiatową z czymś porównać. Może z lamparcią. Okej. No to też nic nie dało. Więc sobie usuńmy. Coś chciałam zrobić. Aha, chciałam z ciekawości zobaczyć, co z tymi punktami. Sklep z nagrodami mamy 1065 punktów. Eliksiry, zamiennik snu. Mile widziana. Mile widziani Simowie odwiedzają mieszkania. Innych Simów będą zachowywali się swobodniej, a gospodarzom wcale nie będzie to przeszkadzało. Regulator nastrojników, szybko sprzątaczka. Uważa, wystarczy spotkać się z innymi samymi, by poznać ich cechy. Zacięta gimnastyczka. Masa instant, szczupłość instant, mentorka. Są interakcje mentorowania, aby pomagać innym siłom w znacznie szybszym rozwoju ich umiejętności. Nocny Marek. Ranny ptaszek. Szybka czytelniczka. Darmowe usługi. Eliksir młodości. To 1500. Może sobie go sprawimy później. Czas troszkę tych punktów tu nabić. Wygadać się przed kimś. Nie, tego już nie zaliczysz. Grać na instrumencie to ci mogę ewentualnie zrobić. Zjedz sobie teraz, moja droga. A potem możesz zagrać. Czemu nie? Jakieś szybko urosło w ogóle. Ten straszny głód. No i jedz, jedz. A w ogóle rachunki przyszły nam. 400 coś, także nie jest aż tak źle, jak się bałam. Opłać rachunki. Będziemy mieli nadal ponad 2000 simoleonów na koncie, więc niebawem zrobimy sobie kuchnię. Oh yeah. Ty jesteś jakaś felerna. No, będziesz to naprawiać. Nie interesuje mnie to.
Już pograłaś. O, zabawa od tego wzrasta. To fajnie, bo przyjemne jest pożyteczne. Można grać i ten, rozwijać umiejętności i poprawić sobie nastrój. Zarobić 50 simoleonów na napiwkach, na pewno. Poznać kogoś nowego, pochwal kogoś. Weź pocztę. Towarzystwo ci spada, no proszę. A to ciekawe. Drugi poziom majsterkowania. Co my tam mamy? Pokażcie. Jo, jo, trochę tego tu jest. Mamy Wilkium, które nam weszło, nie wiem gdzie tu. O, okej. Okay. Mamy Sydrolin, który już mamy. Tak. I Platinium, który już też mamy chyba. No. No to niestety nie wszystko poszło tak jak powinno. Wirującą żabę bakłażan nie damy rady rozmnożyć na razie. Jak tam twój humor? Z humorem kiepsko. Ty, pyza, ale żeś spuchła. Mam pomysł. Idź na siłownię. Poćwiczysz trochę. Z ludźmi się spotkasz. Proszę. No, tempo, tempo. Generowanie genetyki generacyjnej. Ej, kosiarz. Siur, siur. O. Tu, proszę bardzo. Nie tu, na bieżnię. Proszę. Tu ktoś sympatyczny biega. Pan się nazywa Filip Szpilka. Ładnie. Nie, no nie tu miałaś iść. Nie masz mięśni wyrabiać, tylko zrzucić kilogramy. Zaprzyjaźnić się z kimś, poznać kogoś nowego. No chodź, chodź. Z tym panem możesz rozmawiać, prawda? Au! Chyba se guza nabił. No, plus 50 punktów. Zaprzyjaźnić się z kimś. Popraw humor. Pocałuj kogoś. Nakrzycz na Sima o imieniu Marcin. Więcej opcji prosimy. Pochwal szczerze. Poznaj. Rozmawiaj o dobrym jedzeniu. O majsterkowaniu. Powiedz, jak to udało ci się ostatnio prysznic naprawić. Żywiona rozmowa. Śmierdzisz. Znowu. O, on jest wesoły. Może uda nam się jakiś kawał opowiedzieć. Żartuj o Marsjanach. Jesteś fajtłapą, czy jak? Przyjdzie tutaj z nami postać? No. Fajny jest. Zawsze jakiś romans czy coś. Schlebiaj. Gdzie ty poszłaś? Gdzie ty idziesz prysznic wziąć?
No dobra, weź szybki prysznic. Aha, widziałaś sikającą simkę. No cóż. Pochwal szczerze. Dobra, nie będziesz mu do prysznic, a mnie nie może nie pójdzie. Też tak może być. Popraw humor jeszcze raz. Spięta! Wygadaj się przed kimś. Przyjazne? Narzekaj na problemy, wyrzuć to z siebie. Rozmawiaj o najlepszej przynęcie. O technikach fitnessu? Śmierdzisz, kolego! Zderz się biodrami. Entuzjazmuj się nowymi umiejętnościami. Opowiedz śmieszną historię. Możesz go objąć? Zła przyjaciela, no. Przyjemna rozmowa. Następny punkt, prosimy. Z tej listy. Zderzyli się biodrami. A, ogięli się. Schlebiaj. Możesz coś romantycznego zaflirtować na przykład. Ja sobie plumboba podłączę, bo zapomniałam. Lubię, jak on zmienia. Pochwal wygląd. Poza tym, że śmierdzi, że jest wszystko w porządku. Gadka na podryw. O! Chłopak się rozpuszcza. Weź zimny prysznic. No to weź. A, już idzie do domu, do pracy. Szkoda, tak dobrze nam szło, ale przynajmniej mamy jednego pozytywnego znajomego znowu. A to się liczy, prawda? Tłumaczenie na Simlish. Jeszcze nadal nam brakuje poziomu złośliwości, ale powiem wam, że jak się jest pozytywną postacią, to ciężko to nabić. Nie wiem, jak tylko te interakcje chyba działają. Nie wiem, jak jeszcze można by, w jaki sposób można by podciągnąć tą umiejętność, skoro nie działa opcja z książką. Właściwie nie wiem, dlaczego nie działa. Znowu jesteś spięta. Wyluzuj. Pogodna, no. Zainspirowana. Moja droga, weź pocztę, zanim wejdziesz do domu. Jesteś głodna. Otwórz, co byś tu zjadła? 4 dni, 6 dni. A co to? A pusty talerz. Spoko. Weź porcję. Alcynet. Alcynet chyba też już mamy. Chyba gdzieś tu jest. Plantinium, a może nie ma. Jest, musi być.
Tu jest alcynat. No to niestety talerzyk. Talerzyk, moi drodzy, do zlewu. O. Możemy tą żabę w końcu bakłażana z lamparcią. Nie wiem. Nie mam pomysłu, jak te żaby dalej rozmnażać. Swoją drogą możemy tu zerknąć. Mamy 16 żab na 25. Rzadka. Wyjątkowa. Pospolita. Coś mi tu raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, nie, dziewięć faktycznie. Z roślin nam brakuje znacznie więcej. Z zabaweczek 13 na 20 jest nieźle. 10 kamieni, 10 pierwiastków, czyli jeszcze 5 nam brakuje. Pocztówki, ale jak pocztówki zdobyć? Z kamieliny, wydróbki mikroskopijne, ryby. Ta jest fajna. To jest ta drzeworyba. Jedz, moja droga. My będziemy powoli kończyć. Mamy tu jakieś śmieci na ziemi. Myślę, że wystarczy tego odcinka na dziś. Chciałabym jeszcze, żebyś wysłała SMS-a. Sikus przez telefon. U pana Muchy już nie. Do kogo my tu jeszcze nie lubimy? No ciężko. Do pani Genowefy Muchy. To widzę, że cała rodzinka jakaś taka niemrawa. Jak ten poziom złośliwości tu podnieść? 53% nadal. Pokaż jeszcze to. Już nie? Gdzie są książki? Otwórz. Ktoś znowu nam posprzątał. Poziom trzeci. Przeczytaj. Wiem, że jesteś padnięta. Chwilkę tylko, obiecuję. A może potrzebujesz nadal poziom pierwszy? Wcześniej tak było, no nie? No, dokładnie, tu żeśmy błąd robili, patrzcie. Spróbujemy jej to jeszcze zapełnić, ale nie wiem, czy nam się uda. Czyli jednak co 3 punkty chyba jest ten poziom, tak mi się wydaje, tak jak było w poprzednich wszystkich Simsach, a ja już się uparłam na drugą książkę i dlatego to nie działało. Tyle czasu żeśmy stracili. Nieważne. Idź się połóż. Może zdążysz jeszcze przed pracą doczytać, żeby dostać awans. Jak tam twoja praca? W ogóle zobaczcie, super ocena pracy. Idealny nastrój, pobudzona. Dobrze, no ja mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Troszeczkę się działo. Jednak nie udało nam się poznać naszego partnera przyszłego. Niemniej mamy tutaj kogoś już na oku. No to żegnam się z wami. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. See ya!